Możemy? Kameruj się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani. Słowa, którymi dzisiaj się modliłem, to posunięci w lato. Gdy sięgnąłem do tekstu greckiego, to nie ma absolutnie możliwości jakoś przetłumaczenia sensownie w tym kontekście tych słów. To słowo w oryginale oznacza w ogóle interwał pomiędzy wschodem a zachodem słońca, plus jeszcze wiele innych znaczeń, jakichś właśnie interwałowych, związanych z czasem. Ale tutaj w tym tekście dzisiejszym Ewangelii przede wszystkim wskazuje na, no właśnie, że ten czas między wschodem słońca w życiu Elżbiety i Zachariasza i zachodem, no już jest bliżej ku zachodowi. I dwie rzeczy jakby w tym słowie mnie dotknęły bardzo. Pierwsze to, że w szóstym wersecie słowo mówi, że Elżbieta i Zachariasz byli ludźmi sprawiedliwymi i przestrzegali przykazań Bożych, co przeczyło jakby ich niepłodności, czy ich niepłodność przeczyła temu, ponieważ Żydzi uważali, że jeżeli ktoś nie ma dzieci, to znaczy, że jest bezbożnikiem. Tutaj Ewangelia zadaje jakby kłam temu starotestamentalnemu wyobrażeniu, jakoby konsekwencją grzechu właśnie była niepłodność. Natomiast siódmy werset, z którym się modliłem, czyli to posunięcie w latach, pokazuje, że nawet kiedy słońce zachodzi, Bóg może sprawić, że ono na nowo wstanie, na nowo zejdzie. I tak się stało, kiedy pod sercem Elżbiety począł się Jan Chrzciciel, a dzisiaj uroczystość jego narodzin w Kościele świętujemy. Dwie rzeczy więc. Przede wszystkim nasza grzeszność nigdy nie jest tak dramatyczna, aby zwracając się do miłosierdzia Bożego nie mogła zostać pokonana i nie mogły zostać pokonane konsekwencje naszych grzechów. A druga rzecz, nie ma rzeczy niemożliwych dla Pana Boga. Nawet jeśli w naszym życiu nad wieloma sprawami zachodzi już słońce, Bóg może sprawić, że to słońce na nowo wzejdzie. Niech nas zatem błogosławi i szczerze napełnia pokojem Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.